Witajcie kochani na kanale Kitchen Book TV. Pokażę Wam domowy przepis na przepyszny mazurek. Do 200 g mąki dodam 60 g cukru pudr. Do 150 g masła. I 3 łyżki migdałów zmiksowanych. Posiekam masło w mące i cukrze. A następnie dodaję 2 ugotowane żółtka i 1 surowe. I wyrabiam szybko ciasto. Ciasto pięknie się zbiło w jedną kulę. Opruszę blat mąką i delikatnie rozwałkuję ciasto. Ciasto przyłożę teraz do tortownicy, która jest wyłożona papierem do pieczenia. Nadmiar ciasta zdejmuję. I zrobię z niego brzeg. Ciasto wstawię teraz na kilka godzin do lodówki, żeby się bardzo dobrze schłodziło. Schłodzone ciasto nakłuwam widelcem i wstawiam do piekarnika nagrzanego do 200 stopni. Piętnaście minut piekłam spód do mazurka. Pozostawię go teraz do wystudzenia. W międzyczasie przygotuję polewę na wierzch mazurka. 125 g miękkiego masła wrzucam do misy robota i ubiję. Kiedy masło się ubija, ciasto już trochę przestygło. Wyjmę je teraz z formy i przełożę na talerz. Z wierzchu posmaruję je płatkami róży. I gotowe. Ciasto odstawiam na bok. Do miękkiego masła stopniowo będę dodawała cukier puder. Następnie dodaję przecier z płatków róży. Około 2 łyżek. I 2 płaskie łyżki śmietany kremówki. No. Ha. Super. Będą 3. Dziękuję, starczy. I całość pozostawiam w robocie na około minutę. I gotowe. Trzymaj. Masę wykładam na górę mazurka.
są piany. I równo rozłożę. I gotowe. Z wierzchu możecie go przybrać migdałami, płatkami róży albo na przykład obsypać perełkami. No proszę. Super. Koniecznie mazurka schłodźcie kilka godzin w lodówce. Zdejmijcie wtedy papier do pieczenia i życzymy Wam, kochani, smacznego i miłego gotowania.